Cześć i czołem! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Castorama Polska. Dzisiejszy film będzie tak naprawdę bonusem lub dodatkiem, jak zwał tak zwał, do serii Mieszkanie od Zera. W komentarzach zwracaliście nam uwagę na to, że nasze grzejniki nie wyglądają zbyt korzystnie, po prostu są nieładne i kują Was w oczy. Dlatego też postanowiliśmy, że weźmiemy je, zabudujemy i pokażemy Wam nasz pomysł na to, jak to zrobić. Dodatkowo sprawimy, że ta cała strefa tutaj wkoło grzejnika będzie bardziej użyteczna i myślę, że nasz pomysł przypadnie Wam do gustu. Zobaczcie. Zacznijmy od dwóch regałów Mixit. Połączę je ze sobą i zamontuję drzwiczki oraz szuflady. Następnie całość obuduję płytami sosnowymi, tak aby moja obudowa była kontynuacją szafki RTV. Kolejnym elementem będą ekrany zagrzejnikowe i od frontu listwy nawiązujące do ścianki nad szafką, którą stworzył Archie. Jak zwykle w telegraficznym skrócie. Plan pokrótce został Wam wyjaśniony, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak jechać do Castoramy po potrzebne elementy. Jak sami widzicie, w kilka sekund dosłownie udało mi się przedostać do sklepu, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak ruszyć na łowy i znaleźć wszystkie potrzebne materiały. Pierwsza rzecz, regały Mixit. Jak widzieliście na planie, skorzystam z dwóch trójek, a oprócz tego wezmę jeszcze drzwiczki oraz szuflady. W pokoju dominuje sosna, także dalej z niej będę korzystał. Wykorzystam do tego półki sosnowe. Trochę chemii też nam się przyda, zatem za chwilkę znajdę tutaj gdzieś olej do zabezpieczenia drewna oraz szpachel do drewna sosnowego, no bo wiadomo, zawsze mogą być jakieś małe nierówności. Standardowo wykorzystam też wkręty uniwersalne, a także kątowniki, no i płaskowniki. Za chwilkę sobie to wszystko policzę, zapakuję do wózka, kupię, no i wracam na mieszkanie. Zacznijmy od powieszenia pierwszego regału na tej samej wysokości co szafka RTV. Wieszam go na kątownikach, które były dołączone do zestawu. Pierwszy regał, jak sami zresztą widzicie, wisi już na miejscu. Przyszedł czas na drugi, ale musiałem go troszkę zmodyfikować i krótko mówiąc ściąć w połowie. Zatem układamy go sobie na miejscu. O, właśnie tak. No i sami przyznajcie, wygląda po prostu fajnie, ale teraz przejdziemy do mocowania drzwiczek, które znajdą się tutaj, oraz szuflad. Te mniejsze tutaj przestrzenie. Zobaczcie. Całość już wygląda fajnie, a to dopiero początek. Teraz skręcam drzwiczki, które montuję w dolnym regale. To jedno z urozmaiceń, jakie możemy zastosować w regałach Mixit. Szuflady musiałem również zmodyfikować i skrócić je o połowę. Swoje miejsce będą miały w górnej części całej szafki. Moja szafka zrobiona z dwóch regałów jest już gotowa i jak dla mnie wygląda naprawdę mega. Mamy tutaj szuflady, drzwiczki. Można różne rzeczy sobie chować. Przejdźmy zatem dalej. Teraz zajmę się mocowaniem, a raczej przyklejaniem ekranów z zagrzejnikiem, które mają odbijać ciepło, no a później wszystko zabudujemy płytami sosnowymi. Ekrany oczywiście docinam tak, aby wypełniły ściany wokół grzejnika, po czym przyklejam je na klej do styropianu. Nadeszła pora na docięcie płyt sosnowych, z których powstanie obudowa. Trochę zabawy z tym było, ale dla fajnego efektu warto się postarać. Jak widzicie, dociąłem je pod kątem, podobnie jak robiłem to przy budowie narożnika. Przygotowane płyty skręcam ze sobą przy pomocy kątowników. No i powolutku, teraz żeby niczego nie zahaczyć, nie uszczerbić. No i jest. Słuchajcie, jak widzicie, ta część mojej zabudowy jest już gotowa. Będzie wymagała jeszcze troszeczkę uwagi, trzeba będzie to wyszlifować, zaolejować. Natomiast teraz przejdę do robienia żeberek, które znacie już ze ściany, którą robił Archie. Będzie mniej więcej to nawiązywało stylem do siebie i myślę, że będzie wyglądało fajnie. Pora na listwy nawiązujące do ściany. Po docięciu ich na wymiar mocuję je do obudowy za pomocą płaskowników. Dwa żeberka trochę zmodyfikowałem, a dokładniej zamiast mocować je na wkręty, włożyłem w nie magnesy po to, aby mieć łatwy dostęp do termostatu. Na koniec zostawiłem sobie poprawki, do których zakupiłem szpachel do drewna sosnowego. Po wyschnięciu i oszlifowaniu całości pozostało już tylko zaolejować płyty i obudowa jest gotowa. Robota skończona, można podziwiać. Nasz grzejnik w końcu zyskał obudowę, która fajnie go maskuje. Myślę, że ciekawie to wygląda. Oprócz tego mamy też szafkę z szufladami, w których można chować różne małe drobnostki. A całość została wykończona sosną, tak jak cały pokój, więc wszystko idealnie ze sobą się komponuje. Mam nadzieję, że mój sposób się podobał Wam i
napiszecie jakieś fajne komentarze. Czekam właśnie na Wasze opinie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.